stadionie debiutuje w Serie A. Zaczynamy. Mocne, męskie granie. W drugiej linii Radovanovic, Rigoni, Hetemaj, Ciaccherini, Stanić, Kedira, Cuadrado, Dybala, Douglas Costa i oczywiście CR7. Miejsce w reprezentacji Polski warto pokazać się nowemu selekcjonerowi, a to jest rekordowy sezon dla Polaków, jeżeli chodzi o ich liczbę. W Serie A startujemy. Pierwsza piłka zagrana. Będzie również nabiegał z dalszej odległości Aleksandro. Piłka na polu karnym. Giorgio Chiellini jeszcze strzał. Gol! Sami Khedira. Juventus otwiera nowy sezon. Ależ to szybko się zaczęło. Trzecia minuta spotkania, kiedy wydawało się, że Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Pjanic z rzutu wolnego, oni mogą otworzyć wynik. To stary, dobry Sami to zrobił. Pamiętamy poprzedni sezon i pierwszy hat-trick w jego karierze przeciwko Udinese. Na Sorrentino, który przewidział, że Chievo Steinera, takiego ofensywnego zawodnika, właśnie takim jest Portugalczyk. Dybala natychmiast do Douglasa Costy. Douglas Costa, Dybala, Dybala za lekko. Miralem Pjanic spojrzał w pole karne. Pjanic, ta piłka dobrze kopnięta, jeszcze szansa na strzał, niebezpiecznie. Czy padnie bramka? Kapitalnie broni Sorrentino, był tam spalony i oczywiście pokazał się w polu karnym zarówno Chiellini, jak i Leonardo Bonucci. Duży nieporządek w formacji defensywnej. Chievo Dominik Nywnym, kto zastanawia się, dlaczego Juventus nie ściąga piłkarzy grających w obronie, ale... Wice Juve czekają na komplementarność tego duetu. Ronaldo Dybala, na razie tego nie widać. Strzał z dystansu i Szczęsny, który, jak pamiętamy, Dominik też debiutował w Serie A na tym stadionie w meczu z Weroną, rzucił się w kierunku piłki. Ronaldo podaje do Cuadrado. Juan Cuadrado poczeka na Cancelo. Cuadrado, Ronaldo! Obok bramki. Tylko kurz podniósł się w polu karnym. Podanie już było niezłe. Wcześniej czekał na piłkę od Paulo Dybali, Cristiano Ronaldo. No look pass i minimalnie przestrzelił, oddając pierwszy strzał w oficjalnym meczu w barwach Juventusu. Ależ teraz podał Ronaldo w kierunku Dybali i jest alternatywa. Podaje Dybala do Juana Cuadrado. Cancelo polu karnym. Cuadrado, mamma mia! Najgorsza rzecz, jaką mógł zrobić w takiej sytuacji. Nie zdążyli wrócić ci zawodnicy asekurujący defensywę w Chievo. Tylko trzech obrońców tak naprawdę. Tam była przewaga liczebna. On uderzył w trybuny. Ciaccherini. Reakcja Chievo. 20. Rozegrał więcej meczów niż Chievo przez 16 sezonów w Serie A. Jeden człowiek więcej niż cała drużyna. Takich szokujących statystyk jest jeszcze. Costa, niesamowicie szybki, Douglas. Douglas zwleka z decyzją podania, czeka na kolegów. Douglas, Douglas! Tylko rzut. Cuadrado. To Cristiano. Dobre podanie, ale musi Ronaldo czekać na kolegów. Oddał strzał. Niesygnalizowany. Ale też niecelny. Ale już nie miał zamiaru piłki przyjmować i czekać na nikogo, bo nie było tutaj szans, aby Paulo Dybala dobiegł do pola karnego w ciągu 3 sekund. Jeżeli chodzi o takie optimum fizyczne, Cancelo mięciutko na pole karne, tak, no mi składał się, myślałem, strzał, nie ma bramki, składał się, już na to czekał, ale jednak trochę ta piłka była zawieszona za wysoko. Gol! Mariusz Stępiński, bomber odpalił po raz pierwszy, co za gol! Mancia Bicą cały czas pożera wielkich. Jedna akcja, Emanuele Ciaccherini na głowę Stępińskiego i to jest piękny gol. Bez szans, Szczęsny. Słuchamy. Wychowanek Piasta Błaszki pokonuje swojego rodaka Wojciecha Szczęsnego. Ja powiem coś bardzo populistycznego. Stępiński 1, Ronaldo 0. Douglas Costa. Douglas Costa w pole karne! Skoczył Cristiano i za kilkanaście, albo być może nawet kilkadziesiąt lat. Szanowni Państwo, ten mecz się jeszcze nie skończył. Będą duże emocje. Warto zostać. Może i jest brudne i złe, ale denerwuje wszystkich i z całą pewnością mocno poddenerwowało Cristiano Ronaldo w tej pierwszej odsłonie spotkania. Chievo trzyma Ronaldo podczas aktu chrztu w Serie A. Tak z kolei la Gazeta dello Sport. Ciaccherini, ależ przyjemnie się go ogląda. Kary! Faulował Cancelo. Niesamowity jest Ciaccherini. To jest dziś un mostro, jak mawiają Włosi.
Giaccherini jakby odmłodził się o dobrych 5 lat, jeżeli nie dał rady tutaj poradzić sobie z nim João Cancelo. Rzut karny. Absolutnie. Emanuele Giaccherino, tak mawiali na niego. Zwróćmy uwagę na kolano. Ależ byłby to niesamowity zwrot akcji. Gwizdek sędziego, ruszył. Giaccherini, gol! Emanuele Giaccherini! Chievo 2, Juve 1 i to nie jest żart. To się dzieje naprawdę, my to teraz oglądamy. Juventus śpi, a Chievo robi swoje. Dwie bramki już. I dwa razy pokonany Wojciech Szczęsny. Kiedy debiutował w meczu z Weroną, Diego Armando Maradona, gospodarze pokonali Napoli 3-1. Nic nie sugeruje, ale jeszcze jedna bramka i będziemy mieć powtórzenie tego wyniku. Słuchamy, Bentegodi. Opanował piłkę, jest tam Cancelo. Bernardeschi, czy przymierzy? Bernardeschi! Sorrentino. Ale jesteśmy nauczeni ich cynizmu i nie będziemy ferować wniosków. Tymczasem piłka w polu karnym. Drugi strzał Ronaldo. I spokojna interwencja Sorrentino. Drugi w drugiej połowie. I od razu po tym uderzeniu zero reakcji, zero machania rękoma, że... Ronaldo w polu karnym, może indywidualnie. Ronaldo! Sorrentino! Co to był za strzał i co za interwencja? Grande Sorrentino. Kapitalnie to wybronił. Ale to jest jakość niesamowita. Przecież Rigoni, oj niepotrzebnie. I teraz Dybala. Paulo Dybala, pole karne. Ronaldo! Nie ma gola. Tomowicz, cóż za interwencja. To jest niesamowite, ale Tomowicz dzisiaj wchodzi w rolę Hansa Petera Briegela. Jak jest ciasno. Cristiano, Mandzuk w polu karnym. Ronaldo. Ronaldo w szesnastkę. Mandzukić! Nie ma bramki. Dybala czekał na zgranie piłki, pokazał Mandzukiciowi. Gdyby to było delikatne trącenie, stanąłby oko w oko z Sorrentino. Zwróćmy uwagę. Wchodzi Dybala, Mandzukic tu jest, pyk. I wtedy bramka, nie ma innej możliwości. João Cancelo zatrzymał się, nie wiem czy potrzebnie, teraz już Dybala, Paulo Dybala, pole karne. Paulo Dybala, Dybala! Sorrentino! Deski doszatkowuje mocno! Gol! Leonardo! 75. minuta. No to odkupienie win zaczyna się już w pierwszej kolejce. Leonardo Bonucci. Kiedy podpisywał fanom Juventusu koszulki i rozdawał autografy, ktoś powiedział: przeproś nas. W ostatnim wywiadzie Ronaldo. Cristiano Ronaldo pod polem karnym, rzut wolny, to było przed szesnastką. Tuż przed linią. Juventus jest statystycznie pewnie w Serie A drużyną, która najczęściej sama się powtórzy. Już za chwilę. Ruszył Cristiano Ronaldo! Sorrentino! Aleksandro w polu karnym. Sandro! Sandro! Jest tam Cristiano, jeszcze strzał! Gol! To jest gol! To jest gol Mario Mandzukicia! Mandzukic pokazuje, że piłka była za linią. Mnie też się wydaje, że była. Czy był faulowany Sorrentino?